Dzień dobry, moi drodzy. Witam w bardzo wczesny poranek we wtorek. Taki komentarz, który miałam nagrać w weekend, ale z różnych przyczyn się nie udało, więc nagrywam go obecnie. Jak widzicie po miniaturce, dotyczy on żołnierzy naszego wojska, ale jeśli komuś się wydaje, że ma to jakikolwiek związek z tragedią, która stała się na granicy polsko-białoruskiej, to nie, bo to jest w ogóle temat oddzielny i którego chyba nie wiem, czy będę poruszała. Natomiast tutaj chodzi o zaginięcia, o których dowiedziałam się i pewnie może wielu z was też z przekazów medialnych. Otóż znaleziono ludzki szkielet na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie, czyli tej jednostki, w której szkoli się pilotów myśliwców F-16 na przykład. I w zasadzie dzięki temu dowiedziałam się, czy przypomniałam sobie o tym, że dwóch żołnierzy tej jednostki zaginęło w odstępie mniej więcej pół roku czasu. No i troszeczkę zaczęłam sobie czytać na ten temat i właśnie chciałam to jakoś ubrać w komentarz, bo no, bądź co bądź zastanawiające to jest i tylko w tym wąskim kontekście, jak i w nieco szerszym być może. Otóż szczątki, które odkryto w styczniu bieżącego roku, należały, jak się okazało po porównaniu DNA, do podchorążego Szymona Masarskiego, 20-letniego studenta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. I okazało się, że mężczyzna ten zaginął 29 lipca 2022 roku. I był to dzień, w którym mężczyzna zdał wszystkie swoje praktyczne egzaminy. Po tych egzaminach wsiadł na rower i udał się na przejażdżkę. Na przejażdżkę, której celem był brzeg rzeki Wieprz, wypływu Wisły. Tam bowiem wędkarze znaleźli jego rower, jego ubrania oraz jego dokumenty i portfel. Natomiast samego podchorążego nie. Oczywiście wszczęto poszukiwania, w których udział brała żandarmeria wojskowa, w której uczestniczyła policja, wykorzystano helikoptery, wykorzystano drony, psy tropiące, etc., etc. No niestety poszukiwania te nie przyniosły żadnego rezultatu. Później o sprawie zapadła cisza, aż do kolejnego zaginięcia, które miało miejsce w lutym 2023 roku. Dotyczyło ono Kordiana Świstka, żołnierza dobrowolnej służby wojskowej, również służącego w jednostce w Dęblinie. Okoliczności tego zaginięcia były takie, że mężczyzna opuścił koszary celem udania się do lekarza. Do lekarza nie dotarł już, więc znów cała akcja poszukiwawcza ruszyła. Również nie znaleziono żadnych śladów po mężczyźnie i sprawy ucichły. Aż do bieżącego roku to artykuły prasowe pojawiły się, ja wiem, w zeszłym tygodniu bodaj, czyli mamy już czerwiec, no a okazało się, że szczątki odkryto w styczniu. Czyli to już nam mówi, że armia niechętnie dzieli się informacjami na ten temat. Wiadomo tyle, że szkielet, który odkryto właśnie w bunkrze na terenie jednostki w Dęblinie, bunkrze, do którego podobno bardzo rzadko ktoś zagląda i bardzo dawno nikt tego nie robił. Oczywiście media opisywały, że bunkier był porośnięty zaroślami. No, nic dziwnego w przypadku bunkrów, bo taka jest raczej ich rola, żeby były jak najmniej widoczne. No i wiadomo, że no, ciało było w stanie rozkładu w takim stopniu, że został tylko szkielet de facto. Nie wiadomo, przypuszczam, że szkielet będzie poddany mimo wszystko sekcji zwłok, bo o ile ktoś może się zastanawiać, jaki jest sens badania szkieletu, no ma sens, jeżeli mówimy tutaj o
na przykład urazach mechanicznych, no to jest szansa, że gdzieś na kościach będzie po tym ślad. No, czy poznamy wyniki takiej sekcji, nie wiem. W każdym razie, co mnie zastanawia w tej sprawie? No, zastanawia mnie na pewno to, że mężczyzna pojechał na przejażdżkę, zostawił nad brzegiem rzeki swój rower, swoje ubrania, swoje dokumenty i, nie wiem, pozbawiony tych wszystkich rzeczy, wrócił na teren jednostki zupełnie niezauważenie i wszedł do bunkra i tam dokończył swojego żywota. No, wydaje mi się to dość nieprawdopodobna historia. Mówię taką hipotetyczną sytuację dlatego, że bardzo możliwe, że za jakiś czas dowiemy się, że mężczyzna sam pozbawił się życia. No. Mogła być też by inna historia z tego, no na przykład taka, że mężczyzna nigdy nie opuścił terenu jednostki, natomiast rzeczy ktoś umieścił nad brzegiem rzeki, no ale wtedy sugeruje to bardzo mocno udział osób trzecich. Czy jest to niemożliwe? Myślę, że nie jest to niemożliwe. No ale kiedy myślę w ogóle o tym wszystkim, przypominają mi się wręcz nieprawdopodobne zdarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia bardzo niedawno temu. Pamiętacie być może całą akcję z poszukiwaniem niejakiego Grzegorza B., żołnierza marynarki wojennej, żołnierza Formozy, który był poszukiwany bardzo mocno, bardzo medialna sprawa. Mężczyzna podejrzany był o to, że pozbawił życia swoje dziecko i uciekł do parku, przy czym park rozumiemy w tym przypadku konkretny jako bardzo, bardzo duży obszar, bardzo gęsto zalesiony. Mówiło się o tym, że mężczyzna był survivalowcem, że często w tym lesie po prostu sobie w ramach hobbystyczno-treningowych przebywał nocami, no, że doskonale ten teren zna i do tego stopnia doskonale, że wszystkie siły krajowe nie były sobie w stanie poradzić, żeby go odnaleźć na tym obszarze, po czym finalnie okazało się, że mężczyzna został znaleziony w sadzawce, ubrany w dres i adidasy, co jakby kłóciło się z poprzednimi przekazami i tak naprawdę nawet nie wiadomo, czy to był ten mężczyzna, oby na pewno, bo ludzie mieli pewne wątpliwości. To też nie była jedyna sprawa, ponieważ bardzo blisko czasowo od tej sprawy była inna sprawa bodaj z Gdyni, gdzie również żołnierz marynarki wojennej był podejrzany o pozbawienie życia swojego dziecka, swojego pieska, a następnie o targnięcie się na własne życie poprzez wielokrotne ugadzanie się nożem gdzie bądź, co samo w sobie stanowiło dosyć dużą egzotykę, biorąc pod uwagę, że żołnierz raczej nie ma problemu z oceną, jak najlepiej pozbawić się życia. To wyglądało dosyć nieudolnie. Oczywiście te sytuacje wywołały mnóstwo spekulacji, mnóstwo pytań, mnóstwo teorii. Była nawet taka, że żołnierze ci zostali wrobieni w bardzo brzydkie rzeczy, bo po prostu posiadali wiedzę, której ujawnienie byłoby bardzo niewygodne. Podobno rozchodziło się o jakieś transporty, jakichś niebezpiecznych dla zdrowia materiałów, nie wiem, z Chin może. Tam się potem okazało, że ponoć część portu gdyńskiego jest wynajęta Chinom właśnie, że tam przypływają jakieś kontenerowce, coś przywożą i że podobno żołnierze mieli posiadać jakąś wiedzę na ten temat. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest, ja tylko mówię, jakie tam spekulacje były. No, nie minęło dużo czasu, zaginięcia w Dęblinie, jedno już wiadomo, że z tragicznym finałem, dosyć zastanawiające okoliczności. No i generalnie w międzyczasie dzieją się co jakiś czas jakieś dziwne rzeczy, a to
wypadek na poligonie podczas ćwiczeń, ktoś zginął, a to zaginął karabin, którego nie można znaleźć. No, dziwne, dziwne rzeczy. I właśnie przez to, że mnie to tak mocno zastanawia, robię ten komentarz na szybko, bo zaraz muszę iść do pracy. Także jeżeli macie jakiś pogląd na ten temat, to zapraszam do komentowania. Oczywiście w ostatnim komentarzu nastąpiła taka sytuacja, że komentarze zostały wyłączone. Niestety nie przeze mnie. Platforma YouTube je wyłączyła. Podobno naruszyłam jakiś regulamin. Nie bardzo wiem, czym go naruszyłam, bo w zasadzie przedstawiłam tylko to, co przedstawiają media głównego nurtu, więc nie wiem, o co chodziło. No, już podobną sytuację miałam, że mi w ogóle film zdjęli, także no, czasami nie nadążam. Mam nadzieję, że w tym przypadku komentarze jednak będą aktywne, więc jeżeli tak będzie, to zapraszam do oczywiście komentowania, jeżeli macie jakiekolwiek zdanie, jakikolwiek pogląd na ten właśnie. Tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam udanego dnia, miłego, żeby szybko zleciało pracującym w pracy. No i co? I do zobaczenia niedługo. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się bezpiecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.